Bo po takiej transformacji, nie wiem, że tam z tego rozwoju chyba muszę stawić, że to tam mam takie kolejne zdanie. Ona cytuje, dokument ONZ-owski. Transformacja jest naszą głównym słowem. Twierdzi sekretarz generalny w swoim raporcie z Paryża, którego tytuł zawiera slogan: przemieniajmy nasze życie. Transformacja całościowa i zupełna świata jest celem programu po 2015 roku. Transformacja społeczeństwa, ekonomii, polityk, praw, instytucji, sposobu konsumpcji, produkcji, mentalności, stylu życia, kultury, samych narodów, środowiska, treści edukacji. Panie prezesie, grupa Energa uznaje za nieważne 22 umowy z wytwórcami energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Jakie są motywy uznania tych umów za szkodliwe, czy tym samym za nieważne? O jakiej szkodliwości mówimy? I teraz ta tematyka jest taka, że naszą grupę przechodzi około ponad 40% całej energii OZE w Polsce. Łącznie z energią, to również energia farmiatrowa. Grupa Energa uznała, że 150 umów jest nieważnych. A dlaczego uznała, że jest nieważne? Dlatego, że uznali, że to jest wielka różnica. Czasami niektórzy mówią, że nie powiedzieli te umowy. To nie jest kwestia wypowiedzenia umów. To jest zupełnie inna forma pracy. Myśmy uznali nieważność tych umów, ale nie dla samego siebie, bo każdy sobie może uznać nieważne. Poprzez rozliczne opinie, które posiadamy, strategie posiadamy, praktycznie przeanalizowanie wszystkich umów. Stwierdziliśmy prawnicy oczywiście, rządzący temat stwierdzili jednoznacznie, że te umowy nie zostały zawarte zgodnie z prawem. Jeżeli umowy nie są zawarte zgodnie z prawem, z mocy prawa te umowy nie są ważne. Natomiast z mocy prawa nie to ważne. Na czym polega zawarte te umowy w mocy prawa? Bo w tym czasie, w roku 2013, kiedy były zawierane, powinno się stosować do zawarcia umów tak zwaną ustawę o zamówieniach publicznych. Powinna być procedowana ustawa o zamówieniach publicznych, czyli w formie przetargu powinien być wyłoniony dostawca. Ta forma nie była stosowana. Mało tego, Naczelny Sąd Administracyjny w 2016 roku wydał wyrok, czyli mógł w podobnych spółkach tomacji, w podobnej tematyce tak naprawdę, wydał wyrok, że spółka jest zamawiającym sektorowym. Jeżeli spółka jest zamawiającym sektorowym, powinien być stosowany w tamtych czasach ustawa o zamówieniach publicznych. Oczywiście, teraz takie ustawy w przypadku statutów energii nie stosuje się, bo prawo o zamówieniach publicznych zgodnie z ustawą zostało zdeklarowane, że to na dzień dzisiejszy się tego nie stosuje. I teraz rozdzielamy te umowy. W przypadku umów było zawarte na scenach rynkowych. W przypadku tych 330 umów generalnych oczywiście wystąpiliśmy z pismem o rozmowy z tymi spółkami. Natomiast 22 umowy były zawarte i te umowy są dalece odbiegające od praw rynkowych. Są szkodliwe dla szkół. Te umowy są w ręce, jak my to określamy, hazardowe. Kto i zawsze kto? Nie wiemy kto, ale ktoś może osobowo nie będzie. Za każdym, nie mogę prosto powiedzieć, Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego zostało zawarte. Te umowy zostały zawarte. Te 22 umowy, jak ja to nazywam, to są umowy hazardowe, niewypowiadalne i one są zawarte, były na 15-20 lat przy stałych wartościach, oderwanych w ogóle od cen rynkowych. To po prostu było coś zgodnie, nie było, to było coś ekonomicznie w ogóle nieuzasadnione.
No proszę sobie wyobrazić, że w przypadku takiej branży jak energetyka, te ceny płynnie się zmieniają. Nie można podpisywać 22 umów z klauzulami niewypowiadalności, nie uwzględniać prawideł rynkowych, nie uwzględniać cen. No to jest tak, jakby ktoś komuś obiecał, że załóżmy za jeden długopis będzie mu płacił 100 zł, nieważne, że ten długopis będzie za 5, ten zastosował 5 zł, bo on ma mu płacić 100 zł. No to jest takie porównanie. Bo nie ukrywam, że postać ojca Maksymiliana niewiele mnie wzrusza. Ale przeciwnie przyjrzeli, bo to człowiek bardzo kształcony. Bardzo uważny. Również taki wielki świadek. No i mimo, że tutaj przypomina, że tego umowy grupa straciła by ponad 2 miliardy złotych. Na placu św. Piotra do tyłu, bo tyle możemy generalnie liczyć, bo resztę to są przedawnienia i inne rzeczy. Grupa straciła 600 milionów, które również w dalszym procesie będziemy się zastanawiać, w jakim kierunku iść, by oczywiście odzyskiwały te pieniądze generalnie trafiły do grupy. I problem polega na tym, że no nie zawiera się takich umów ojca. No, umowa niewypowiadalna na 20 lat nie oparta później o w ogóle zasady rynkowe. Nie ma progów bezpieczeństwa, czyli zaryzykowania cen czy innych rzeczy. Nie ma możliwości renegocjacyjnej takiej umowy. No to po prostu uważam, było skandalem w tym zakresie. I też mogę powiedzieć, że teraz przypomnę, że te umowy, ta sprawa faktycznie. Proszę sobie wyobrazić, ta sprawa do 3 miliardów. To jest jedne z działań, ponieważ ja zostałem prezesem, uruchamiam cały czas te działania w tym kierunku, ale nie tylko w tym kierunku, bo spółka od czasów, kiedy jest nowy zarząd, generuje coraz większe zyski. To widać za pierwsze półrocze, jakie spółka ma zyski, po około 3 miliarda, jako na etice ponad miliard, w których są właśnie te zdrowe seksualne i reprodukcyjne. Spółka generuje znaczne oszczędności, ale to jest następny etap, ponieważ nie pozwolimy w ten sposób słuchać seksualnej muzyki, śpiewaną oczywiście polską i że akurat się bardzo dobrze z tym komponuje. Oto jesteśmy powołani na urzędy, by generalnie nie tylko tutaj współpracować, wejść w tymi buty i prowadzić tego wszystkiego, co było drenowaniem polskiej gospodarki. Tylko muszę to drenowanie było przez spółki. Spółki drenowania polskiej gospodarki było przez spółki i generalnie każdy na swoim miejscu powinien w duchu patriotyzmu i uczciwości robić porządki, oczywiście stosując się do przepisów prawa, ponieważ stosowaliśmy się do przepisów prawa. Myśmy uznali nieważność tych 150 umów, a w przypadku najbardziej szkodliwych oczywiście wypowiedzieli, uznaliśmy nieważność, oczywiście przestaliśmy również płacić. W przypadku tych 22 i oddaliśmy sprawę do sądu o uznaniu nieważności tych umów. My postępujemy zgodnie z ścieżką prawną. Niektórzy mówią, że no to jest już tam widzę jakieś różnego rodzaju przed świecie medialnym obstrukcyjne rzeczy, ale my na pewno tej drogi nie cofniemy, ale będziemy postępować zgodnie z prawem, bo nie jesteśmy żadnymi rozrabiakami, ale dbano o interes akcjonariuszy, o interes spółki Skarbu Państwa, wszystkim o interes narodu. A powiem jeszcze jedno, bo można było generować takie straty. No oczywiście, no podejrzewam, że za czasów Platformy był pomysł, żeby podnieść, wyrównując pewne rzeczy, to najchętniej byłoby podnieść taryfę ludziom, czyli przełożyć to na ciężar naszych klientów. Ale my w tym kierunku nie idziemy, nie będziemy przekładać na ciężar naszych klientów umowy, które podpisano tak jak podpisano. Ja generalnie odszedłbym to wyrzuciło, ale nie zdecydować, co mówię. Takie właśnie były mechanizmy dla rządów Platformy Obywatelskiej PSL-u, po których pan teraz sprząta, no bo jak rozumiem, pan nie machnął ręką na to drenowanie i na to, że grupy wytykały, ja
jak pan mówi, czy mogłyby jeszcze wyciekać przez najbliższe kilkanaście lat miliardy, tylko trzeba tę dziurę natychmiast zablokować, trzymać te płatności. Takie były mechanizmy, bo słyszymy o spółkach Skarbu Państwa, że teraz przynoszą zyski, że są opłacalne, a dawniej były nieopłacalne, generowały straty, najlepiej to wyprzedać, najlepiej podmiotom zagranicznym, a jak pan mówi, koszty, że ktoś robi na nich kokosy przez kilkanaście lat, bo coś, co kosztuje 5 zł, płaci mu się stały przez 15-20 lat 100 zł za coś, co może kosztować 5 zł, więc ma cały dochód, te stałe kokosy przekłada się na konsumentów, czyli na nas, na odbiorców. Tak, żeby nie uciekać przed prawdą, żeby nie uciekać. Uznany umów dla nieważnych, bo chcę się odciąć, teraz wejść taki temat ogólny, więc chodząc ten temat, to ja nic nie mogę zrozumieć w tej polityki. Ta współpraca nawet w PSL-u, to krajami liberalnej polityki nie było, bo liberalna polityka powinna dążyć do tego, żeby prywatyzować, żeby prywatyzować odnosić ich wartość. Natomiast to była polityka generalnie zawsze odwrotna. Obniżano wartość, chodzono dodatkowe spółki. Ja nie wiem, co miało to tym zawsze, no nie prywatyzować, nie mogło prywatyzacji. To miało na celu po prostu przejmować te spółki w darowiznie. No to jak można określić? No to prywatyzować, chyba wzmacniać spółkę, żeby dostać jak najwyższą cenę, a nie na odwrotną spółkę, żeby dostać minimalną cenę. Więc z jednej strony polityka liberalna powinna dążyć do tego, że się likwiduje spółki, prywatyzuje, przerzuca spółki bankie w ręce prywatne, to oni tego nie robili, bo jeżeli by to robili, to część kompetencji powinni cały czas generalnie prywatyzować. Oni mało, oni z jednej strony chcieli jak gdyby prywatyzować, a z drugiej strony obstarczali te spółki na wszelką ilością spółek. Więc ja nie wiem, jak to spółki te można nazwać. Na pewno ta polityka nie miała nic wspólnego z interesem narodowym. Na pewno ta polityka nie miała nic wspólnego z dobrem spółek. To były pewne natury, które generalnie miały szpitalne spółki. A gdy potem ich wyżywiły, to miały się stać ich własnością, no może by ich reformowali. I tak to generalnie miało. To, że teraz zginęła polityka spółka Skarbu Państwa, no to zaczynają się zyski pojawiać, zaczynają się wzroku, zaczynają się te spółki podnosić z kolan. Ja bym nawet powiedział, nie z kolan, z pozycji leżącej. W związku z tym dopiero do kolan tego dochodzimy. W pozycji stojącej to już tak upłynie, zanim te spółki zostaną podniesione. Więc ta ich polityka wyglądała, ja nie to krótko to porównuję. Dla mnie taką politykę ze Cywilizmu upłynęła ropa w najbardziej sukcesowym roku, to powiem szczerze, to byłoby to źródło deskryptowe, bo tak byłoby otoczone różnymi spółeczkami, mniejszymi uczeniami, że wystaliby te pieniądze moment. Tak to wyglądało. W ogóle nie chcę odnosić do tej polityki, nie rozumiem. To była polityka, to nie było zarządzanie spółkami, to było dbanie o własne interesy, zarządzanie spółkami wprowadzało się do zamknięcia konkurencji, przyznania wstępów, do rozdawania środków promocji, karmienia media, mediowa, co się tutaj mogę mówiąc szczerze, ja już nie chcę tam narodowo mówić, ale to w taki sposób to wyglądało. Natomiast absolutnie za czasów Platformy PSL-u inne narodowie chyba w ogóle nie wchodzili tak zwane korzystne, nie wchodzili w to, jak są wydawane środki, jak są przepływane, co tak naprawdę nikogo nie interesowało. Jak ich miało interesować te ojce, jak się czytali, tam się wzięli, wyjechać u Gresora, jak ich się uśmiechnili, czy inne rzeczy. No to się to znali, to ich to oni mieli fizycznie tam zajmować się spółkami, no bo przecież no tych nagranic przylegał mi tylko w barach, gdzie u Gresora, no żeby tylko w barach, to byłoby to taniej. Ale gdyby byli ekskluzywne, to byłoby drożej. No ja wiem po sobie, że ja mam status na jedynie właśnie po 18 godzin. Ja nie wiem, no bo na tych nagraniach dla dzielnia to są unikada, bo wszyscy panu to nie zarządzały. Właśnie pytanie jest, panie prezesie, a kto nadzorował, albo kto wykazywał się w tamtym czasie brakiem nadzoru? No bo tak, jak jest umowa dwustronna podpisywana, no to kto podpisuje jednej strony, z drugiej strony, jeśli to jest jeszcze spółka Skarbu Państwa, to rozumiem, że nad spółkami
Urząd Skarbu Państwa powinien być jakiś nadzór. Jakie tutaj są te zapisy? No, chyba to też Trzeba jeszcze powracać, tym bardziej trzeba walczyć i wykorzystać tę szansę, która nam jest dana.
sekretarz generalny gospodarstwa. Umowy, zwłaszcza te 22, które grupa Energa uznaje za ważne, no... Między solidarnością fanatyzmem demokratycznym i totalitaryzmem, między społeczeństwami otwartymi i tam kocham naprawdę wielkiego naprawdę tak powiem, że nie jest pewnych faktów, no to mówimy jednak moje stanie pewne nauczenie świetnych, a myślę, że jednak to była wiadoma jednostronne modelowe umowy za czasów PO-PSL. Jakby indywidualny plan wypowiedzi pan profesor Przedmiotko mówi o indywidualnym zanalizowaniu i jakby grup klasu nie tylko, ale także stworzenia globalnego wysokościowa. Przede wszystkim w sferach, to co pani doktor podkreślała, finansowej, politycznej, administracyjnej, edukacji, kultury, nie można też zarobić telewizji i tak dalej, na rozumie i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko jest to jakby skierowane na tą fundamentalną zmianę ludzkiej świadomości, przewodową dłużej i ostatecznie do dehumanizacji, ale tu ja mówię tylko proszę, że jest to walka, tak jak pani doktor podkreślał, nie tylko jest to walka o wyjeżdżacie nad metodami niejańskie, jak od strony tej krytykalnej, chciałbym mówić jej od strony ludzi siedzących, bo to jest jakby walka tym samym naturalnym. To jest te globalne siły, w tej chwili jakby jeszcze nie mogą podjąć jakby jawnie do polityków odwrać tego swojego świata w bloku, ale pod pozorem właśnie tego rewolucji, tego humanizmu. Prokonuje jakby zaszczególną ten humanizm dla humanizmu. I celem jest oczywiście przyglądać się temu, jak dalej to procedowanie już sądowe będzie postępować, wniosek zostawić innym skarbu państwa, pilnym po prostu naszego. Ale to jakby szkoda państwa, bardzo dziękuję panu Daniel Obajtek, prezes grupy Energa. Dziękuję za rozmowę, panie prezesie. Tam ten dokument jakby pisze o odrzuceniu dogmatyzmu i absolutyzacji prawdy. I tam jakby są deklarowane międzynarodowe akty prawne w zakresie praw człowieka. I między innymi tam była mowa, że jeśli chrześcijańskie wartości są sprzeczne z zawartymi międzynarodowych aktach prawnych, prawami człowieka, to powinny być one odrzucone. Ale także deklaracja ONZ z 2008 roku w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnej, genderowej, genderowej identyczności płci, czy rezolucja ONZ z 2011 roku o prawach człowieka, orientacji seksualnej i genderowej identyczności płci, i te liczne rezolucje Rady Europy są niezgodne z normami chrześcijańskimi. Więc jeśli pan Filip Kochan o tym nie wie, no to są tak wiele materiałów, ale to już to dotyczy także podręcznik szkolny, który nie wspominałem, nie wiem, czy to jest prawda, że byli także chociażby nasze chwile do odzyskania tej niepodległości, jakby unika się, no to było tak szeroki problem, że w tej chwili będzie chaotycznie, no między innymi chociażby jest pan Filip Kochan, nie wiem, to dotyczy także tych bloków tematycznych, także w Polsce, to co się robi we Francji, no to polecam mu także rozmowę z Reinaldem Szecherem, profesorem historykiem, tam też jest to bardzo dobrze wyszczególnione. Także nie ma sprawy, jeśli nie są na to dowodzi materialne. Jest 3:30, przepraszam, że wchodzę. No to jeszcze tylko jakby dopowiem na koniec, proszę księdza, profesor Czerwilikowej, że rozmyślenie szczęśliwe po prostu podlega wszystko, gospodarka, finanse, suwerenność państwowa, system zarządzania, system edukacji, nauka i kultura. I muszą być naruszone dogmaty i edukacja chrześcijańska, które starają się obecnie rozpuścić inne religie, wykorzystywane na tym etapie dla podważenia wiary, dla którego Bogaćka może to wcielić w Słowo Boże, które też właśnie powinny być niesione. I to naprawdę tych materiałów, które jest tak dobrze, gdyby chciał pan Filip Kochan się dozwojowić, to naprawdę jest do tego, i to nie jest jak to, ma
albo zostają różnego rodzaju tematy zastępcze, albo może postawę na rok, że też pani doktora odbyła się stosunkowo dalej, czy słyszałem pana znak nadziei, i najnowszy numer tego pisma znak nadziei. O tym dzisiaj pisze nasz dziennik na Błąka z Zaodry, autor Piotr Falkowski jest z nami, jestem w Orzanie redaktorze. Panie redaktorze, pisze pan niemieckie pismo, skuje przeciwko Polsce, rozpędują takie wysyłania protestów przeciwko rzekomemu uśmiercaniu demokracji. Gdybyśmy mogli usłyszeć, na czym to skutek polega. Zapłać to jest bardzo imponujące, jak bardzo Państwo jesteście mądrzy i jak bardzo szukacie prawdy, także bardzo wielkie dzięki. Ja chcę tylko podkreślić, że ja referuję pracę tytaniczną, którą wykonała Margaret Peters i ksiądz prowadzący Tadeusz Gus. Ja mogę powiedzieć, ja to zrozumiałam przy okazji pytań, które miałam przez moją doktoraci. Kończyłam to spotkanie Margaret Peters. Także tutaj wielkie dzięki dla nich, dla ich pracy, ale także dziękuję serdecznie ojcom za zaproszenie, Państwu za uwagę, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za to, że odważył się mnie zaprosić. Ksiądz prowadzący, bardzo dziękuję za opiekę w takim małym bycie. Razem życzę Państwu wszystkiego za najlepsze, Bożego błogosławieństwa, tego, żebyśmy żyli w świecie prawdziwej wartości, Granicą Niemiec
dzieje się źle, są jakieś nadużycia, no to trzeba się tym zająć, więc natychmiast jakby łamiąc te przepamy właśnie status i jakby wszelkie wydaje i zobowiązania i dotychczasową formę działalności, zajęto się Polską i to widać z tego tekstu. Na czym, panie redaktorze, polega to, jak tekst jest zatytułowany, pełzające umieranie demokracji? Czym Andrzej Duda, do którego mają wysyłać listy czytelnicy, rząd polski, w czym łamie prawa człowieka, bo taki jest zarzut? No właśnie, ten artykuł jest taką mieszanką tych znanych zarzutów dotyczących sądów, przede wszystkim dotyczących sądów, tam też wzmianka jest o mediach, o Trybunale Konstytucyjnym, o wetach prezydenta, ale z zdaniem, tutaj zdaniem tego autorki artykułu, że to może być odrzucone, więc a zresztą tak czy inaczej to według niej jest niewystarczające tym działaniem prezydenta. Więc tutaj właśnie taki kilka haseł stwierdzeń obiegowych w niemieckiej prasie. Ona po prostu zebrała i powtórzyła. Jak rozumiem, o układach politycznych. No, temu oczywiście towarzyszą temu takie. No takie procesy bardzo głośne rzeczywiście o zagrożeniu, o alarmie, o konieczności, o tym, jak trzeba być świadomym tego problemu i oczywiście właśnie o umieraniu, o takim pełzającym za dyktaturze, zabieraniu władzy przez jedną opcję i tak dalej. To jakby takich formułowań ten tekst jest pojęty. To rzeczywiście żadnych konkretnych przykładów, w jaki sposób by miała być jakiegoś niesprawiedliwego wyroku motywowanego politycznie w Polsce, czy działania, nie wiem, czy zablokowania jakiegoś medium niezależnego. No nie podano, bo czyli takich przykładów, jakie miały miejsce za rządów PO-PSL-u, na przykład wkraczania do redakcji, aresztowania internauty, Amber Gold, sprawa reprywatyzacji w Warszawie, gdzie przecież prawnicy brali udział, choćby te umowy, o których przed chwilą rozmawiałem z prezesem Energii, które Energia uznaje za nieważne, bo działały na szkodę. O tym autorka nie napisała, gdy mówi o łamaniu praw człowieka. Ma inne zdanie. Ona uważa na przykład, że w samych Niemczech problemem jest to, że nie wszyscy piszą w sposób to z innego jej tekstu, że nie ma takiego jednoznacznego i pełnego, jakby oczekiwała poparcia dla tych działań związanych z uchodźcami, które są podejmowane, więc to jest już też pokazuje, jak głęboko w jakichś oparach absurdu ona żyje, w jak nierealnym, powiedzmy, jakimś świecie takich utopijnych wyobrażeń, no bo Niemcy zrobiły wszystko dla tego, żeby tych imigrantów przyjąć i bardzo rozbudowany jest oczywiście tam system, żeby ich asymilacji, pomocy, no ale tam narzeka, że ciągle nie jest to
wystarczająco pozytywnie postrzegane. No, ale przynajmniej jest jakiś problem w takim razie. Tutaj jest była państwo bezproblemowa. Rzeczywiście w jednym z poprzedniego miesiąca, ale nie ma propozycji, żeby w tej sprawie wysyłać listy do własnego rządu. Tylko tak podmiankowano bodajże z propozycją, żeby się tym modlić, ponieważ samo pismo, to może nie wspomniałem, ale no, wystawy kierowanie się zapytaniem chrześcijańskim, ono ma taki charakter ekumeniczny, ponad wyznaniowy, ale jest w niej też dużo katolików i też założył je ksiądz katolicki, chociaż to też jest już nie jest aktywny, tylko powiedzmy tak wspiera ta organizacja już UKO. Ale też przecież do wielu katolików, ponieważ właśnie przedstawia się jako taka organizacja, która no właśnie na tych wartościach chrześcijańskich, na Piśmie Świętym, tutaj jest w Piśmie wiele cytatów, właśnie w Biblii. No i w związku z tym wielu chrześcijan niemieckich pronumeruje to pismo i też wpłaca, wspiera finansowo tę organizację. Ona też ma nazwę chrześcijańskie. Tak, ona jest pod tym względem dosyć atrakcyjna, ponieważ rzeczywiście prowadzi swoje akcje bezpośrednio w krajach, w których są problemy, czyli właśnie wolontariusze jeżdżą, nie wiem, właśnie do Sudanu Południowego tam najwięcej i oni tam bezpośrednio udzielają pomocy, to oczywiście powoduje, że mniej tych pieniędzy się marnuje, to jest plagą całego tego systemu organizacji charytatywnych i to pod tym względem akurat znak nadziei jest takim dobrym wyjątkiem, to znaczy rzeczywiście robi to dosyć sprawnie, więc też chętnie też katolicy niemieccy dowiedzieliśmy się o tej sprawie właśnie od polskich zakonnych, które przeważnie przeczytały pismo, które gdzieś tam które oni prowadzą, jest to pismo czytane, tam osoby, które się opiekują, też są zainteresowane tymi sprawami, wpłacają pieniądze na tą fundację, przynajmniej wpłacały te pieniądze, to może teraz się zastanowi, a może ta fundacja też się zastanowi. No właśnie, o takie zastanowienie się warto apelować, zwłaszcza, że ta fundacja, jak się tam też ma status doradcy po ONZ i działa w Radzie Praw Człowieka, więc to, co tam napiszą, również te największe bzdury, no one mogą rzutować na taką dyfuzję, takie rozszerzanie się tych opinii. Są jednym z kamyczków tej antypolskiej propagandy, która ma taką salę światową. Więc bardzo dziękuję za uważanie tego problemu, zwłaszcza naszym słuchaczom w Niemczech. Zwracamy na to uwagę, bo tam... Ja chciałbym zachęcić, skoro ojciec zaczął ten temat, właśnie wsparcie z Niemców, żeby bardzo łatwo jest odnaleźć na stronę internetową Hoffnungszeichen, właśnie znak nadziei, tam są kontakty, żeby kierować, zwłaszcza do tych właśnie słuchaczy, którzy znają język niemiecki, żeby pisali maile, listy. No właśnie, podjąć taki dialog i pokazać, że może niekoniecznie źródła tego artykułu są właściwe. Bardzo dziękuję. Ja rozmawiałem z rzeczniczką tej organizacji, ona powiedziała, że jak najbardziej zachęca do tego, żeby taki dialog podejmować, więc odpowiadajmy. O właśnie, pan Piotr Falkowski, nasz dziennik. Dziękuję panie redaktorze za rozmowę. Również dziękuję, panu Bogu. Panie Bogu. Tak naprawdę, cała kwestia związana z wpływem wykorzystania środków unijnych i tym samym inwestycji powinna się przełożyć na wzrost PKB. Tak naprawdę dzisiaj komplikowanie inwestycji jeszcze samorządowe, które także mają duże znaczenie dla potencjalnego wzrostu PKB. Obserwujemy dosyć dużą konsumpcję, no, to ma znaczenie także w perspektywie programu 500+. Do tego zjawiska. Natomiast ciągle dużym elementem, który jeszcze pozostaje do powodzenia, są inwestycje po stronie przedsiębiorstw prywatnych. Muszę powiedzieć, że tutaj nadal wstrzymujemy się.
się z potencjałem inwestycji, a my względem. Myślę, że kilka elementów będą mieć tutaj znaczenie, a mianowicie środki unijne, także otoczenie prawne, które też ma znaczenie dla nas, dla potencjalnych inwestycji, czyli mówiliśmy o to na przykład o środkach z OFE, mówiliśmy o GIL-ie, mówiliśmy o przepisach podatkowych, tak? Mówimy także o pakietach ustaw związanych z poprawą działalności gospodarczej, kontrolą biznesu premiera Morawieckiego. A więc to otoczenie prawne też ma wpływ na zwiększenie inwestycji po stronie przedsiębiorstw prywatnych. Czy te kilka elementów będzie miało wpływ na jeszcze większe prognozy co do PKB na koniec roku 2020. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, pozwoli pan, że na początku zagadka, posłużę się ściągą tutaj autorstwa Marka Pyzy. Kto to taki? Podpisuje wszystko, co mu podetrzą podwładni. Nie wie, kto inwestuje grube miliony w jego mieście, kto w podejrzany sposób wyciąga oszczędności od mieszkańców jego miasta. Nie interesuje go, że niejako należąca do niego spółka zanotowała 4,5 miliona złotych straty na współpracy z liniami lotniczymi oszusta. Weźmie udział w dowolnym, nawet najbardziej żenującym evencie, nie sprawdzając uprzednio, o kogo zareklamuje. Zatrudnia cały tabun urzędników w biurze prasowym, którzy są w stanie w jego imieniu pluć na dziennikarzy, ale nie potrafią przygotować mu prasówki z opisem afer, które kwitną pod jego nosem. Zatrudnia doradcy do spraw bezpieczeństwa na 1/4 etatu, ale nie pamięta, w którym roku, z jakimi obowiązkami. W zasadzie niewiele pamięta. Nie pamięta, ile ma rachunków bankowych, nie pamięta, ile ma mieszkań. Nie wie nawet, ile zarabia z tytułu zatrudniania w radach nadzorczych. Kto to taki? Oczywiście te cytaty czy też te wypowiedzi się pojawiały w mediach w kontekście przesłuchania pana prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który rządzi Gdańskiem od 19 lat. No jest to bardzo, bardzo długa prezydentura, przez długi czas też był związany z Platformą Obywatelską. No ten Gdańsk jest dosyć istotny, bierzemy pod uwagę samą aferę, bo mówimy o aferze Ambergold, a spółka tam nawet wszystko miała swoją siedzibę, też duże też powiązania, jak widać, ze światem polityki, ze światem chyba wymiaru sprawiedliwości, bo tutaj wiele niejasności jest, jeśli bierzemy pod uwagę skuteczność działania i służb, ale przecież i sądów w tym zakresie. Przypomnę taki słynna prowokacja dziennikarska, kiedy padło do jednego z sędziów prośba o to, ażeby ustalił datę rozpoczęcia procesu związanego z podejściem Ambergold. Dziennikarz podał się za kogoś, kto pracuje w kancelarii premiera Tuska i bardzo szybko ta sprawa miała być załatwiana, cała afera związana. Takich momentów się pojawia w obszarze tego Gdańska słynnego i tych różnych układów, które tam funkcjonowały, czy funkcjonują, co nie miała. I to wszystko jak gdyby z takim głośnym szumem pojawiło się też w kontekście przesłuchania pana Adamowicza pod komisją śledczą do spraw Ambergold. No właśnie, nie wiem, czy pan oglądał to przesłuchanie, czy nie. Dzisiaj kolejne przesłuchania w komisji śledczej w sprawie Ambergold, ale taka, no powiedziałbym, arogancja, buta, pycha, a równocześnie próba odwracania kota ogonem była dosyć znaczna. Nawet padło takie stwierdzenie z ust pana prezydenta: mieszkańcy Gdańska, moi mieszkańcy. Czy to nie jest tak, że tam gdzieś w Gdańsku przez te 19 lat pod okiem Donalda Tuska i całej elity ówczesnej władzy publicznej, no Gdańsk stał się jakby takim księstwem udzielnym pana prezydenta, który zresztą chętnie
faktycznie nawiązuje do tradycji wolnego miasta Gdańska, a to, co wyprawia ostatnio nawet te klatce, no też daje do zastanowienia, który nie przeprowadza choćby ustawy związanej z dekomunizacją przestrzeni publicznej. Mam takie wrażenie, że zawsze mamy ten nawiązywanie do tradycji wolnego Gdańska, to jest do tych roku posunięta do lat. Pamiętajmy o tym, że w istocie wolny Gdańsk, wolne miasto Gdańsk, to był pewien taki dziwaczny kompromis, który był pretekstem do wybuchu II wojny światowej. I w ogóle nie istniało coś takiego przed wojną jak tożsamość Gdańska, był tylko potężny spór polsko-niemiecki na gruncie właśnie tego takiego sporu bardzo, bym powiedział, dziwacznego wolne miasto Gdańsk w istocie to są potężne wpływy niemieckie i próba tam zorbania polskich praw w tej przestrzeni. To jest takie nierozumienie zupełnie historii, ale to już jest na marginesie. Ale może właśnie, panie profesorze, trochę o to chodzi, że wolne miasto Gdańsk, pan prezydent, jest zupełnie wolny od władzy w Polsce, od reszty Polski, od rządu polskiego, od ustaw. Jego to po prostu obowiązuje... Widzi, że Marcin P.
raczej był tym tak zwanym słupem, czy to małżeństwo było taką funkcję spełniało, że gdzieś w tle był układ jeszcze przecież nieopisany, nie jest to rozwikłane, nie jest to rozbite w gruncie rzeczy przez prokuraturę, przez policję, jakiś układ, który prowadził go wręcz za rączkę i doprowadził do sytuacji, że człowiek, który był karany wcześniej, nagle nie tylko, że tworzy piramidę finansową, ale jeszcze wchodzi w przestrzeń budowy nowej linii lotniczej, która ma takie możliwości grania i takie możliwości promocji, że praktycznie ma szansę położyć na łopatki naszego narodowego przewoźnika LOT, bo takie są domniemania, że do tego to mogło ostatecznie doprowadzić. No to jest inny w tym wszystkim, w tych przesłuchaniach i w całej tej aferze widzimy w figurce, jak ten mechanizm działał. On ma silne moce takie odradzania się i zarazem w dużym stopniu to nam tłumaczy ten opór przed reformą wymiaru sprawiedliwości, opór związany z nową władzą, która w Polsce jest i gdzieś ten opór na ulicach miast jest nie tylko manifestowany, ale i mocno pomagany ostatnio też finansowo przez różne osoby, które miały się wówczas w tym wszystkim i żyły jak pomysły. W każdym razie, gdy za rok będą wybory w Gdańsku, no i w innych samorządach, to warto zwrócić na to uwagę, a może sobie i otworzyć zwłaszcza mieszkańcy Gdańska to wystąpienie pana prezydenta przed komisją śledczą do spraw Amber Gold. Ta komisja działa, a Kukiz15 zapowiada, panie profesorze, że powołanie w Sejmie taki wniosek o powołanie komisji śledczej, która zajęłaby się problemem wyłudzeń podatku VAT, tutaj między 260 a 320 miliardów złotych mogło z Polski wybyć na skutek właśnie tych wyłudzeń, to znaczy naszych wspólnych pieniędzy. Ktoś albo przymykał oko, albo współpracował nawet w tym procederze, albo jeszcze inne możliwości ta komisja być może natrafiłaby. Natomiast pan minister Kowalczyk, to jest szef Komitetu Rady Ministrów, mówi, że to nie jest decyzja na dziś. Postępowanie komisji do spraw Amber Gold musi nabrać kształtu. Jeszcze nie wszystkie mechanizmy uszczelniające VAT zostały wprowadzone. Trzeba zobaczyć właśnie, jak ta Amber Gold nabierze kształtu. Więc jeszcze to nie jest decyzja na dziś. Czy to słusznie, czy niesłusznie, zdaniem pana profesora, bo skoro ktoś tak ważny, jak minister Kowalczyk, mówi, że to nie decyzja na dziś, to można się spodziewać, że raczej posłowie PiSu nie podniosą ręki za Komisją do Spraw Wyłudzeń, za którą opowiada się też Mateusz Morawiecki, wicepremier. To zobaczymy. Znaczy, kwestia jest taka, wiadomo jest, że te komisje działają już w dwóch sprawach istotnych, bo bierzemy pod uwagę z jednej strony tę komisję Amber Gold, drugą dotyczącą reprywatyzacji mienia w Warszawie i trudno nawet jest do końca powiedzieć, co bardziej bulwersuje kulturę ludzką i kulturę ludzką i tu mamy do czynienia z aferami na niewyobrażalną skalę. Tutaj mówimy o tym VAT-ie i dlaczego jaka komisji, bo pamiętajmy, że to są dwie rzeczy, znaczy trzy praktycznie rzeczy. Z jednej strony ten uszczelniający się system, który daje efekty, no bo do budżetu wpływają ogromne miliardy, więc to jest widać namacalnie. To się na policji nawet wprost, jak w wielkich sumach mówimy. Z drugiej strony jest to zadanie dla prokuratury i odpowiednich służb, które mają tych oszustów wyłapywać i karać. I to
komisja tego nie zastąpi. Tak samo komisja Amber Gold nie zastąpi prokuratury w osądzeniu, czy też wytropieniu wszystkich superfezystów, którzy stali za maszynami. A komisja śledcza to jest w tym zakresie, to jest sprawa pokazania, dlaczego, skoro tak prostymi mechanizmami dało się to ustalić dzisiaj. No powiedzmy, tu się nic aż takiego nie stało, bo nie mieli jeszcze do dnia nie konstytucji. Ja nawet jestem z żadnej reformy sądownictwa też nie wytrzymał. A jednak się to dało, to dlaczego te dziury zostawiamy? Dlaczego nie podejmowano tych kroków? I tu jest cały skomplikowany mechanizm tamtego układu władzy. W moim przekonaniu, wcześniej czy później, no trzeba by było to wyjaśnić, bo pamiętajmy o tym, no, oczywiście można mówić tak, że są dwa możliwe powody. Albo zrobiono to rogo i nie wykonywano konkretnych działań, albo z nieudolności, to znaczy z tego, że państwo funkcjonowało teoretycznie i te wielkie siły różne, prawda, biznesowo-patologiczne mogły sobie spokojnie haszać, bo państwo jest teoretyczne i państwo nie zadziała. Państwo w stosunku do silnych jest słabe, a w stosunku do słabych jest silne, czyli jest w stanie trafić zupełnie jakieś drobne rzeczy, jakieś nieścisłości. Nie zgadzałości. Mało znaczące. Mało zarabiających w ludzi, tak, i ich karać, wyciągać z emerytów, tak jak dorabia Maryja, płacą emeryci, że mają mało pieniędzy, a i gdyby się je opłaca, bo o to jak mogą nakreślić. Całe pole do odkrycia i to nie, takie rzeczy nie da rady się, czy może nie wytropić prokuratura, bo ci bardziej chodzi o wrzucenie takiego światła politycznego, jak te mechanizmy działały, jak wyglądała ta nieudolność. Ona, żeby było dzisiaj inne rzeczy, tylko się da zrobić, więc nieudolność. W ustawie zdarzeń dla uzdrowienia w ogóle państwa nieudolności, nieudolę. Tylko proszę pana profesora o opinię w sprawie reparacji dotyczących odszkodowań za II wojnę światową, za zbrodnie, które Niemcy popełniali na obywatelach polskich i na Polsce. Biuro Analiz Sejmowych wypowiedziało się w tej sprawie, że polskie odszkodowania się należą, że żadnych zrzeczeń, żadnych przedawnień, niczego takiego nie ma i warto o te odszkodowania powalczyć. I teraz pytanie jest takie, czy lepiej jak najszybciej złożyć w tej sprawie odpowiednie wnioski, rząd, bo to musi zrobić rząd, przedstawić swoje stanowisko, swoje roszczenia wobec Niemiec, wydedukować, wyegzekwować, czy też raczej tym tematem trochę jeszcze pożonglować i opinię publiczną w Niemczech, i opinię publiczną w Polsce i na świecie, żeby urobić grunt. Czy lepiej szybko, czy lepiej odczekać, a na razie o tym mówić, bo no to tak to wygląda. Dużo o tym mówimy, na razie konkretów brak. Bo nie tylko o konkrety chodzi. Konkret rozumiany w znaczeniu wypłaty jakichś sum dla Polski, dla państwa polskiego. To oczywiście w pewnym momencie dla Niemców może być nawet łatwiejsze. Zapłacą tam nie wiem ileś miliardów wynegocjowane i mają z głowy, wtedy będą na przykład ruszą z jakimś swoim tematem, nie wiem, odszkodowań dla byłych mieszkańców naszych krajów zachodnich. Ale pandemia jaką spełnia rolę poruszanie tej sprawy? Wiele aspektów się tutaj przy okazji ujawnia i pewne rzeczywistości, pewne atuty Polski można wykorzystać. Jednym z podstawowych jest to, że w cudzysłowie oczywiście wojnę, taką dyplomatyczną Polskę wydali, może nie wprost Niemcy, nie tylko Niemcy, ale wiemy o tym Komisja Europejska i Biurokracji.
przez kilkanaście lat przerzucali sprzęt do Afganistanu czy Iraku, a później zostawał na miejscu. Zmieniali się do obsługującego żołnierza. Teraz filozofia jest inna. Wraz z żołnierzami przerzucali sobie sprzęt. Amerykanie chcą mieć po prostu praktykę i doświadczenia. Szybkim przerzucaniu własnym poświęcie i trudno budowanie sprzętu. Ćwiczą to teraz z niemieckim Bremerhaven. I właśnie Bruce, jak zapowiedział dowódca generalny rodzaju sił zbrojnych generała Mirosławika, cały sprzęt, który sprowadzają do Gdańska Amerykanie, przynajmniej na początku pozostanie w Polsce. Teraz sprzęt, którego świadkami dzisiaj jesteśmy tutaj, pytania, a także dysponowane są obie części Polski. Myślę tutaj o Wrocławcu, Świerczowie, Szaganiu, Skierzynie, Toruniu, Mazurach, pamiętajmy o tym, że wszelkiego rodzaju ćwiczenie zawodowego akwa ekspertyza, już w tej chwili podkreślam analiz filmowych, porównanie to z ekspertyzą niemiecką, no to jest powiedzmy poziom uniwersytecki, szkoła podstawowa. Tam w tym niemieckim, tego co podchodzimy na cały Hambura, mówi nawet podstawy prawne, specjalnie się nie wskazuje, to są pewne A to, co mówi część opozycji, czy niektórzy działacze opozycyjni, że to wypisuje nas z Europy, takie myślenie. To jest kolejny element, o którym ja chciałbym powiedzieć jako trzeci, bo drugi jest jeszcze. Im dłużej o tym dyskutujemy i o tym mówimy, tym paraliżujemy tę cele polityki historycznej niemieckiej. Mianowicie chodzi mi przede wszystkim o tak zwane polskie obozy koncentracyjne, nasza szczególna do Holokaust i tak dalej. Im dłużej, głośniej, głębiej te sprawy zbrodni niemieckich, a zarazem należnej reparacji, im dłużej to będzie funkcjonować i mocniej będzie brzmiało, im ta dyskusja będzie mocniejsza, tym mniej będzie tego fałszu, a on nam bardzo szkodzi. A to, co ojciec pytał, jest jeszcze elementem trzecim, który jest niezwykle korzystny dla koalicji rządzącej, ponieważ wywołana dyskusja wewnątrz Polski i te głosy różne, krytyczne, no przecież jeśli ktoś ma zdrowy rozsądek, zda sobie sprawę, element na sposób elementarny, jak niewyobrażalnie ludobójczą politykę prowadziły Niemcy narodowo-socjalistyczne. Jak planową politykę wygubienia narodu całego, to tna. To znaczy, ostatecznie miał przestać istnieć. Planowa polityka niszczenia wszystkich dóbr kultury, wszelkiego dobra, jakie tu.